przyjęte, że nie sądy kategoryczne, czyli sądy niemoralne są prawdziwe do tego, co zachodzi w rzeczywistości. Z drugiej strony uważa się, że sądy moralne nie są prawdziwe do tego, co się zdarza w rzeczywistości. Panie dziedzicze, bo one są prawdziwe, bo jest po prostu jedne, które są moralne. No, wiodący pomysł jest taki, że sądy modalne są prawdziwe dzięki temu, co zachodzi w możliwym świecie. Czyli w pewnych rozbudowanych sytuacjach, rozbudowanych przypadkach. I na przykład uważa się, że sąd jest konieczny, że P jest prawdziwy wtedy, tylko wtedy, gdy to jest prawdziwe w pewnym, to jest w pewnym możliwym świecie. Sąd jest konieczny, że P jest prawdziwy wtedy, tylko wtedy, kiedy to jest prawdziwe w każdym możliwym świecie, czyli wyjaśniamy, czyli pokazujemy, czyli wskazujemy na to, dzięki czemu sądy modalne są prawdziwe, przez odwołanie się do możliwych światów i kwantyfikację przez możliwe światy. Ale wyłania się pytanie ontologiczne, mianowicie czym są możliwe światy. No i tu jest oczywiście olbrzymi spór. Każda teoria jest tarapata zasadniczo, w związku z czym przez ostatnie 10 lat wyłoniła się nowa teoria sądów moralnych. Teoria, która odwołuje się do własności dyspozycyjnych i stara się wskazać, że sądy moralne są prawdziwe dzięki własnościom dyspozycyjnym. Przedmioty posiadają wiele dyspozycji, na przykład są kruche, są rozpuszczalne w wodzie, są nerwowe i tak dalej. Ludzie oczywiście. Często te dyspozycje nie są przejawiane. Przykładowo, gdy mówimy o wazonie, że jest puchliwy, albo o człowieku, że jest gniewny, to nie mówimy w pierwszym rzędzie o tym, że ten wazon lub człowiek co ten wazon i człowiek rzeczywiście robią, ale o tym, co zrobiliby lub mogą zrobić. W związku z tym dyspozycje są związane z możliwościami. I ten związek stara się wykorzystać przy zbudowaniu nowej teorii modalności. Głównym pomysłem jest to, że uważa się, że sąd o postaci jest możliwe, że przedmiot X jest N. Jest prawdziwy wtedy, tylko wtedy, gdy X ma dyspozycję do bycia N. Jest możliwe, że ta filiżanka pęknie wtedy, tylko wtedy, kiedy ona ma dyspozycję do pęknięcia. Bardziej rozwinięta postać głównego twierdzenia w tej teorii, w kwestii modalności, według Barbary Werther, która napisała bardzo ładną książkę na ten temat, jest taka, że jest możliwe, że P wtedy i tylko wtedy i coś ma wielokrotnie wyprowadzoną dyspozycję do tego, aby było także P. Tutaj chodzi o to, że wielu ludzi chciałoby przyjąć, że są możliwości takie jak istnienie gadających osób. Jest możliwe, że istnieją gadające osły. Gdzie osioł jest zrozumiany dosyć wąsko, a nie tylko że osioł rozumie szerzej, to nie jest podający osób i może jest innym z nich. Także i wtedy oczywiście żaden przedmiot nie ma dyspozycji do bycia gadającym osób, ale uważa się, że być może obecne dyspozycje przedmiotów mają dyspozycję do wyłonienia innej dyspozycji i tak dalej, i tak dalej. Na końcu tego ciągu dyspozycji wyłoniłyby się gadające osoby. Także taki jest pomysł. W związku z tym wyłania się kluczowe pytanie, jak rozumieć obecności dyspozycyjne, które są przyjmowane jako pierwotne, to nie przeszkadza zwolennikom tej teorii dosyć dużo o nich mówić. To wynika z tego, że teoria jest dosyć rozbudowana, dyspozycje grają poważną rolę. Nasza intuicja o dyspozycjach są raczej mętne. Więc kiedy się twierdzi, że to są pierwotne jakieś byty, no to jednak trzeba coś o nich powiedzieć. Szczególnie z tego względu, że główna teoria własności dyspozycyjnych niezbyt pasuje do tej teorii modalności. Wiodąca teoria głównych rysów dyspozycji to jest tak zwana analiza warunkowa, która w prostej postaci głosi, że przedmiot posiada dyspozycję wtedy tylko wtedy, gdy jeśli zaszłyby jej warunki wywołujące, to wystąpiłby jej przejaw. Przykładowo, przedmiot jest kruchy, wygląda jest krucha, wtedy i tylko wtedy, gdy
gdy jeśli została uderzona średnią siłą, to jest warunek wywołujący, to pękła, gdzie pęknięcie jest przejawem dyspozycji. Czyli ta główna teoria głównych rysów własności dyspozycyjnej twierdzi, że dyspozycja jest jednostkowiona, czyli charakteryzowana w taki mocny sposób, przez dwie rzeczy, przez jej warunki wywołujące i przez przejaw. Twierdzi także, że między warunkami wywołującymi a przejawem będzie stosunek przyczynowy. Czyli stosunek przyczynowy wchodzi do definicji dyspozycji. I później twierdzi także, że modalny charakter dyspozycji jest ujęty, uchwycony przez okresy przeciwrzeczywiste, okresy warunkowe przeciwrzeczywiste, czyli kontraktyczne, typu jeśli przedmiot X byłby warunkiem S, to miałby własność M, M-ową. I tu się wyłania trudność, ponieważ nasza najlepsza semantyka okresu przeciwrzeczywistych jest semantyką modalną, to jest semantyka Stonokera-Lewisa, która odwołuje się do pewnych światów możliwych. Uważa się, że okres przeciwrzeczywisty będzie prawdziwy wtedy, tylko wtedy, gdy we wszystkich najbliższych światach, gdzie prawdziwy jest jego poprzednik, będzie prawdziwy także jego następny. Czyli przywołuje się, definiując prawdziwość okresu przeciwrzeczywistego, przywołuje się możliwy świat. W związku z czym ta teoria dyspozycji nie może służyć jako podstawa teorii modalności, ponieważ ona zachłana teorię modalności, odwołując się do możliwych świata. W związku z czym wysunięto alternatywną teorię dyspozycji. To mówiła w szczegółach która twierdzi, że dyspozycja jest jednostkowiona tylko przez ten przejaw. Czyli nie przez warunki wywołujące plus przejaw, ale tylko przez ten przejaw. Przyczynowość nie jest budowana w charakterystyce dyspozycji, nie jest budowana w istocie dyspozycji, ale może być budowana w jej przejaw. Modalny charakter dyspozycji nie jest związany z przeciwrzeczywistością, ale jest związany ze względnie prostą modalnością, jest najlepiej ujęty przez zdanie X może emować. I później głosi także, że to też wspomniane jest, że dyspozycja tak się ma do swojego przejawu, jak możliwość ma się dostanąć, że zachodziłby, gdyby stała się ona rzeczywistością. Chciałbym wiedzieć dokładnie, co to znaczy. Więcej o tej koncepcji alternatywnej. Cytat z Deter. Wiele, prawdopodobnie większość dyspozycji, które przepisujemy przy pomocy zwykłych przyrządników dyspozycyjnych, ma przyczynowanie wbudowane w swoje przejawy. Czyli tak, rola przyczynowania może być dwojaka. Przejaw może mieć przyczynę, którą ja będę nazywał przyczyną zewnętrzną, która nie wchodzi do definicji przejawu, nie jest częścią przejawu i przez to nie wchodzi do definicji dyspozycji. Na przykład uderzenie tej filiżanki ze średnią siłą będzie przyczyną zajścia przejawu, ale ono nie jest częścią przejawu i przez to nie wchodzi do definicji dyspozycji. I później przejaw może mieć przyczyny, które są jego częściami i przez to będą wchodziły do definicji dyspozycji. Na przykład, jeśli coś się rozpuszcza w wodzie, to według Wetter rozpuszczanie przez wodę będzie przyczynowe i to będzie część przejawu, będzie wchodziło do dyspozycji. Te przykłady, które ona podaje, nie są najlepsze, bo oba są takie, że one mają tą przyczynę zewnętrzną, która nie wchodzi do definicji i mają także przyczynowanie wewnątrz przejawu według Wetter, które wchodzi. Więc to nie są najlepsze przykłady, ale trudno lepsze. I to jest ciekawe, ona uważa, że żadna z tych dwóch cech nie jest konieczna, aby coś było przejawem dyspozycji. I podaje dyspozycję atomu uranu do rozpadu. Uważa, że ona ma przejaw, który nie jest przez cokolwiek spowodowany, który nie ma przyczyny i który także jest prostym zdarzeniem, czyli nie zawiera przyczyn w sobie. I drugim jej przykładem jest dyspozycja elektronu do wywarcia siły. I uważa, że to jest też przejaw, który jest prosty i przejaw, który nie ma przyczyny. O tym będę mówił nieco więcej, także przeskoczę obecnie. Ja będę starał się pokazać trzy rzeczy. Po pierwsze, że wszystkie przejawy mają przyczyny. Po drugie, że przyczyny te zawierają dyspozycje. Czyli, że częścią tych przyczyn
są albo dyspozycje, według niektórych pełnych teorii dyspozycji, albo tak zwane podstawy przyczynowe dyspozycji, czyli własności, które są stowarzyszone z dyspozycjami. I po trzecie będę starał się pokazać, że udział dyspozycji w przyczynowym powodowaniu swych przejawów jest ich istotnym rysem, jest ich tak ważnym rysem, że trzeba jakby ująć definicję dyspozycji. Więc wracamy do pierwszego przypadku Barbary Weber, mianowicie atomu uranu, który według niej ma dyspozycję do rozpadu i dyspozycja ta ma przejaw, który nie jest ani spowodowany przyczynowo przez cokolwiek, ani nie jest wystarczająco złożony, aby zawierać zajścia przyczynowe. Moja odpowiedź jest taka, że to nie jest prawdą, że nie istnieją warunki, które powodują rozpad jądra atomowych. Jądra atomowe mają protony i neutrony, w związku z czym będzie tam stosunek sił mocnych przyciągających i sił elektrycznych odpychających. I prawdopodobieństwo oraz rodzaj rozpadu jądrowego zależy od stosunku tych sił. Jeśli jest zbyt duży, to się rozpadają od razu albo w ogóle nie istnieją. Jeśli jest mniejszy, no to mogą przez jakiś czas istnieć i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest warunek wywołujący rozpad. Już pomijam to, że zdaje się, że rozpad nie jest takim prostym zdarzeniem, że jeśli te protony i neutrony się oddzielają, no to mamy pewien ciąg przyczynowy i tak dalej. Mamy pewien proces raczej niż proste zdarzenie. Mniejsza o to. Drugi przykład Barbary Weber. Elektron, to jest, jeszcze może wrócę tutaj. Lepszym przykładem byłby lepton tau. Leptony są proste i zdaje się, że tau się rozpada bez żadnych warunków zewnętrznych. Czyli zdaje się, że rozpad tau, że dyspozycja tau do rozpadu nie będzie miała warunków wywołujących i będzie miała przejaw, który jest prostym zdarzeniem. Także to nie jest najlepszy przykład. Drugi przykład jest lepszy. On twierdzi, że elektron ma dyspozycję do zawarcia siły, która stoi w pewnym stosunku matematycznym do otaczających ładunków i ich odległości, a tutaj co nieco zdaje się zakładać działanie na odległość. A to nie jest istotny element jej twierdzenia. Można by to wszystko ująć przy pomocy dyspozycji elektronu do wytwarzania pewnego pola i tak dalej. Dyspozycja ta jest przejawiona, jak się zdaje, w prostym procesie bez jakiejkolwiek przyczynowej struktury wewnętrznej. Wybywacie siły wyciągającej lub odpychającej, która zapewne nie jest spowodowane przez jakikolwiek inny proces. Moja odpowiedź jest taka, że przykład. Po drugie, nawet jeśli się przyjmie, że wytwarzanie pola przez elektron nie ma warunków wywołujących, to można bronić tezę, że sam elektron ma dyspozycję do wytwarzania takiego pola i ta dyspozycja jest przyczyną tego. Także to byłby przypadek, kiedy dyspozycja sama działa, jest sama przyczyną, bez pomocy żadnych warunków wywołujących. Sama powoduje swój przejaw. I jeśli się spojrzy na główne teorie przyczynowości i przyłoży się do tego przypadku, no to każda z nich zasadniczo powie, że ta dualność elektronu kwalifikuje się jako przyczynowanie. Przykładowo jest taka teoria kontrafaktyczna, bardzo popularna, która twierdzi, że A powoduje B, wtedy tylko wtedy, jeśli gdyby nie było A, to by nie było B. No i tutaj jasną sprawą jest, że gdyby nie było elektronu, to nie byłoby pola w tym miejscu. Prawdopodobnie słowa definicja czy teoria przyczynowości nie wchodzi w grę. Jest też teoria skupiająca się na przekazie wielkości zachowywanych, takich jak energia, itd. I zdaje się, że tutaj elektron przekazuje energię, chociaż nie jestem pewien, jak to dokładnie wygląda, ten problem z fizyki, czy to kiedy w świecie to będzie cięższe. Wnioski na podstawie tych przykładów. Nie ma podstaw, by sądzić, że niektóre przejawy nie mają przyczyn. Nie ma podstaw, by sądzić, że przyczyny te nie zawierają dyspozycji, albo ich podstaw przyczynowe. Są pewne podstawy, by sądzić, że niekiedy sama dyspozycja jest przyczyną swojego przejawu. I główny wniosek, jeśli się zauważył, że niektóre dyspozycje wytwarzają swój przejaw samodzielnie, a inne tylko razem z warunkami kognicji, jest taki, że przejawianie się dyspozycji to jest najważniejsza czynność, jaką ona może zrobić. Dyspozycje zasadniczo mogą zrobić trzy rzeczy. Mogą zacząć istnieć, przejawić się i przestać istnieć.
związku z czym, jeśli dyspozycja Boża mi się przyjawia samodzielnie, to jest to jej bardzo istotny rys. Bardzo istotna cecha. Jeśli potrzebuje jakieś warunki wymagające do pomocy, to jest także bardzo istotna, jest bardzo istotna cecha. Zarówno jak i charakter tych warunków wywołujących. Także wydaje się, że nie można zdefiniować dyspozycji przez sam przejaw, ale także trzeba skupić się na jej charakterze przyczynowym. Na tym, czy sama powoduje przejaw i na tym, czy powoduje przejaw z innymi warunkami i jakie to są warunki. Także to jest przeciwko wetę. Tutaj przeskoczę. Ileś ranów? 10 minut. 10 minut. No i tak przeskoczę, bo nie jestem przygotowany. Takie proste. Takie proste bym przysłał. Przypadek trzeci. I teraz rozważę kilka przypadków, które zdaniem Wetter będą przemawiały przeciwko mojej tezie, które zdaniem Wetter popierały jej tezę. Dyspozycje, których przyjęły według Wetter, zawierają przyczyny, a przyczyny zewnętrzne bezpośrednio powodują tylko pierwszy składnik tych przejawów, który z kolei powoduje drugi. Może przykład najpierw. Kruchość będzie takim przykładem. Pęknięcie działa tak, że jest uderzenie z zewnętrzną siłą, które uderza początkowe cząsteczki, które się oddzielają pod wpływem uderzenia. One przekazują siłę, że tak powiem, czy energię następnym cząsteczkom, które znowu się oddzielają i następuje pęknięcie. Także tu mamy zewnętrzny warunek, który powoduje pewien proces. W tym procesie później są następne przyczyny wewnętrzne. Ale jest ten pierwszy zewnętrzny warunek. Coś takiego będzie zazwyczaj miało miejsce w przypadku tak zwanych własności strukturalnych, czyli własności, które są w pewien sposób złożone, własności całego przedmiotu, które są złożone z własności jego części i stosunku, w jakich te części stoją. Także tak to wygląda. I tu będę twierdził, że istnieje tu związek między charakterem przyczyny zewnętrznej, czyli tym uderzeniem w figurankę, a istotą dyspozycji. Ponieważ ten pierwszy składnik przejawu, tego ciągu, który jest przejawem, jest co najmniej równie istotny jak pozostałe składniki. A ten pierwszy składnik ma przyczynę zewnętrzną. I to jest bardzo istotne dla tej dyspozycji tych początkowych cząstek, żeby się oddzieliły. Że one muszą mieć warunek wywołujący, że same nie są się w stanie oddzielić. Szklanki nie, czy filiżanki nie pękają samo, tylko musi być uderzenie. Także jest istotną cechą tej dyspozycji początkowych molekuł, żeby się oddzielić, że przejawia się ona tylko pod wpływem siły. Podobnie jak jest istotną cechą całej dużej dyspozycji do pęknięcia, że jest ona złożona z drobniejszych własności, które przejawiają się w taki sposób, czyli tylko pod działaniem siły. Także tak sobie uważam, daję radę z jednym z przykładów. Tak? Przypadek dyspozycje, które przyjawy według Wetter i według Jonathana Madowa zawierają przyczyny, a przyczyny, czyli są pewne przyczyny wewnętrzne w tych przejawach, a przyczyny zewnętrzne bezpośrednio powodują każdą z przyczyn zawartych w tym przejawie. Tu mi się tablica przydała, ale nie ma takiej możliwości. Tu przykładem będzie rozpuszczalność wody. Czyli mamy bryłę soli NaCl, która składa się z atomów chloru i sodu. I według Wetter i według Lo przejaw rozpuszczalności tej bryły to jest powodowanie przez wodę oderwania się tych jonów sodu i chloru. To jest cały przejaw, że woda powoduje oderwanie się atomu sodu. I czyli to jest przejaw, jest tam przyczyna wewnętrzna, to powodowanie przez cząsteczki wody oderwanie się atomów sodu i chloru. I według Wetter będzie także przyczyna zewnętrzna, która nie wejdzie do definicji dyspozycji, mianowicie zanurzenie w wodzie. Czyli mamy tak, zanurzenie w wodzie, pierwsze zdarzenie, które powoduje to, że woda, że cząsteczki wody zaczynają odrywać
atomy soli. Zanurzanie wody jest przyczyną zewnętrzną, nie wchodzi do definicji dyspozycji. Odrywanie atomu soli przez wodę jest przejawem, wchodzi do definicji dyspozycji. Coś takiego. Więc mamy taki ciąg przyczynowy. Zanurzenie w wodzie i to powoduje, że woda zaczyna powodować rozpuszczanie soli. Jedna przyczyna, druga przyczyna, skutek rozpuszczania soli itd. Odrywanie się atomu soli od bryły soli. Więc tutaj było szereg rzeczy. Po pierwsze, że zanurzenie w wodzie nie jest przyczyną tego, że woda rozpuszcza sól. I zdaje, nie mamy tego ciągu przyczynowego, tylko raczej jest tak, że mamy zanurzenie w wodzie, które razem z własnościami cząsteczki wody, pewnymi elektrycznymi własnościami cząsteczki wody i pewną dyspozycją soli, mianowicie rozpuszczalnością soli, powoduje odrywanie się cząsteczki. Co to jest zanurzenie byłej soli w wodzie? Bo to jest niczym innym niż bliskością dużej ilości cząsteczek wody do atomów, ściśle jonów soli. Czyli jest to stosunkiem przestrzennym cząsteczek wody do atomów soli. Stosunek ten nie ma wpływu na własności cząsteczek wody. Cząsteczki wody mają swoje własności elektryczne, niezależnie od tego stosunku, niezależnie, czy są bliżej soli, są dalej soli. Nie powoduje on zatem zmian w cząsteczkach wody, które powodowałyby odrywanie od soli jej atomów. Czy nie jest tak, że zanurzenie, czyli zajście tego stosunku przestrzennego między wodą a solą powoduje jakieś zmiany w cząsteczkach wody, które z kolei powodują odrywanie atomu soli. Raczej jest tak, że zanurzenie, że cząsteczki wody pozostają niezmienione pod względem swojej własności elektrycznej szczególnie, ale zaczynają rozpuszczać sól wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi wspomniany stosunek przyczynowy. Czyli ten stosunek przestrzenny łączy się z elektrycznymi własnościami cząsteczek wody i pewną dyspozycją soli, podatnością soli na rozpuszczanie się, żeby spowodować oderwanie cząsteczek soli. I z tego także wynika, że w przeciwieństwie do tego, co Wetter twierdzi, rozpuszczanie soli przez wodę, gdzie to jest rozumiane jako działanie przyczynowe, które zawiera także wodę, nie jest tak naprawdę przejawem rozpuszczalności. Bo to działanie przyczynowe oprócz własności elektrycznej wody musi zawierać także stosunek przestrzenny i pewną własność soli, dyspozycję soli. A dyspozycja nie może być częścią swojego przejawu, ponieważ nic nie może przyczynować samego siebie, nawet częściowo. Także raczej jest tak, że mamy przyczynę, czyli to połączenie własności elektrycznej wody, stosunku przestrzennego i własności soli, która powoduje przejaw, a tym przejawem jest po prostu odrywanie się cząsteczek soli i nic innego. Czyli przejaw nie zawiera przyczyny, tylko jest po prostu odchodzenie cząsteczek wody, który jest przyczynowany przez przyczynę oczywiście. Także na tym to logicznym stwierdzeniem skończę. Dziękuję bardzo.